To jest 4:30. Wyruszamy na wycieczkę. Szaleństwo. Czeka nas godzinna przejażdżka. Jedziemy przez miasto. Jak widać, ruch jest niewielki, ale już o 4:30 coś się dzieje. Mamy do przejechania około 40 paru kilometrów. W centrum życie już się budzi. Albo jeszcze się nie położyło. Panie wracają. Sklepy powoli się otwierają. Jak wyjechaliśmy z miasta, to jeździmy autostradami, które są puste. Dojechaliśmy. Bez pudła. Godzinę 10. Ciemno. To jest nasz przewodnik. Nie ukrywam, że trochę dupa mi zmarzła. Tak? No. Mógłbyś to ubrać. No, ale niestety nie miałem. Poncho. A nie masz poncho? Nie, poncho mam, ale poncho to by nie ten. Bo to ręce mi zmarły. Przyszliśmy do biura wypełnić kwity. No, to patrzcie. Mierzenie ciśnienia. O, ciepiorą podchodzą tu bardzo poważnie. Do... Co wypisujesz, kochanie? Aha, wejście na teren turystyczny. Dobrze. Tu bardzo poważnie podchodzą, jak widzicie. Pani mi mierzy ciśnienie. Miejsce startu znajduje się w bazie wojskowej, więc musieliśmy najpierw przejść check-in w trakcie jazdy. To jest tu, na tej ulicy, gdzie startują wszystkie jeepy. Część już pojechała. My czekamy na naszego gejda, który gdzieś próbuje coś jeszcze tam pozałatwiać. Podobno będzie bardzo piaszczyście. Będzie się kurzyło. Będziemy jechać prawdopodobnie starym korytem rzeki. Jeepy wysłużone. Aleksandra się już wpakowała na jeepa z tyłu, ale przecież może jechać z przodu. O, dobrze. Siedzimy sobie już w jeepie i jedziemy. Niektórzy mają miejsce w jeepie. Tak. Jeep prostej konstrukcji, jak widać. Kierownica, biegi, cztery koła. Stado bawołów idzie na spacer. Przed nami góra. Nasz przewodnik ma ubraną bluzę na głowę. To jest nowa funkcja, która się bardzo sprawdza jako osłona od kurzu i osłona od słońca. Jest sucho, ale w momencie, kiedy są tu opady, czyli w porze deszczowej, całym tą terenem płynie woda.
robimy mały postój przy górach Toblerone. Możemy też tu kupić bananki. Zobaczcie, stoi takie stado maluszków. Cała rodzina pod wiatą handlują. Żyją sobie w takim miejscu. Ze sprzedaży tego, co się uda turystom tutaj wcisnąć. Kupiliśmy u nich bananki. Powoli rzeka zwęża się, wzgórza zbliżają do siebie i w nurcie sporo kamieni. Tu kończymy naszą podróż jeepową i przesiadamy się na nogi. Co jakiś czas są wiatki i pani z całą swoją ekipką dzieci handluje wodą, na przykład w tym miejscu. Koryto jest kamieniste. O, musi tu niewyobrażalnie duża ilość wody iść w momencie, kiedy są opady deszczu. Powolutku wchodzimy w dżunglę. Piękny komunikat. O, coś. Sandra fotografuje piękne okoliczności przyrody. Jest cudowny. Jest zachwycony. Ja też. Bo jest czym. Spójrzcie. O, pięknie jak na latarze. Zobaczcie jakieś nasionka. Kwiatki właściwie. O. Do krateru mamy 150 metrów, ale nic tego nie zapowiada. Ostatni etap, czyli 50 metrów przed, wyłożono schodami kamiennymi, żeby było łatwiej turystom, wybetonowanymi nawet. To już jest chyba rand krateru. Ostatnie kroki i jesteśmy na Pinatubo Crater Lake. Jeziorko, które w kraterze powstało. Klinaczka nie była trudna, prawda? Miła, delikatna. Piękne widoki. Warto tu wejść. Idziemy bliżej. Jak to na Filipinach, na każdej atrakcji turystycznej zestaw lokalesów handlujący. Hello! Not yet, not yet. Just a moment. Okej. Okay. I cóż. Zobaczmy, jak wygląda krater. Zostawiłem Aleksandrę na chwilę. Popatrzcie. Już znalazła sobie kumpli. Czekają, aż dostaną coś dobrego. Pewnie dostali. Stoją i patrzą. Wulkan naprawdę ładnie wygląda. Aleksandra też. Chwila wypoczynku. I wracamy. Jest godzina 9. Tak? Wystartowaliśmy o 6, czyli 3 godziny.
3 godziny powrotu, no to tak rzeczywiście koło godziny 13 będziemy z powrotem. Napatrzyliśmy się, pakujemy gratki i wracamy. Na szczycie zamontowano sanitariaty. Zobaczmy, jak one wyglądają. Czyli macie tak średnio, wielkość nie jest zbyt wielka. I co mamy w środku? Kibelek. Pojemnik na papier, bo tu papieru nie wyrzucamy do sedesu. No i jeśli załatwiliśmy swoją potrzebę, bierzemy wodę w wiaderkach i spłukujemy. Wszystko leci pewnie gdzieś do rzeki. Myślę, że zejście będzie równie przyjemne jak wejście. Czeka nas teraz około 40-minutowy spacer w dół. Wraca się tą samą ścieżką. W Angeles jest mnóstwo Wietnamczyków i właśnie ich spotykamy prawdopodobnie. Hello! It's near. Only 2 kilometers more. I to jest chyba jakaś wycieczka piesza. Instrukcje szlaku polecają, żeby mieć odpowiednie obuwie. Najlepiej trekkingowe. I to jeszcze wodoodporne. No zobaczcie. Nasz przewodnik popindala w klapkach. My zresztą też. Idzie nasza traperka. Idealny obuwie do wspinaczki. No i 40-minutowy przyjemny marsz za nami. Powoli dochodzimy do jeepów. I czeka nas godzina jazdy w dół strumienia. No, chłopaki czekają na turystów, którzy jeszcze leżakują na górce. I zobaczcie, Arnold nam zademonstruje, jak normalną t-shirty wykorzystuje się do noszenia tutaj w sposób sprytny. O, it's simple and works. Jechaliśmy. Wycieczkę można uznać za zakończoną, udaną. Thank you guys. Thank you very much. Thank you. Zaczynamy powrót do domu. Wracaliśmy w nocy, więc nie bardzo było widać, gdzie jesteśmy i po jakiej to krainie jedziemy. Teraz będziemy mogli z przyjemnością pooglądać okoliczne krajobrazy. Bardzo dużo tu takich szerokich, wielopasmowych autostrad albo dróg szybkiego ruchu, w których właściwie nikt nie jeździ. Część z nich jest w ogóle niewykorzystywana, bo widzę, że drogi są pozamykane. Dziwne. Dojeżdżamy do hotelu, zmęczeni. Upał dał nam w kość niesamowicie. Jest ponad 38 stopni. W słońcu pewnie jeszcze więcej. Także dojechaliśmy teraz. Należy nam się tylko wypoczynek.
i basen. Prawda, Aleksandro?